36 uczniów opuściło w tym roku mury Czarneńskiej Szkoły Podstawowej. Byli to wychowankowie Ryszarda Kolasińskiego, Doroty Homy, Julii Czupy, Elżbiety Helta i Jadwigi Saładziak. W dniu dzisiejszym są już pewnie po egzaminach do szkół średnich. Popatrzmy, jak bawili się na zabawie zorganizowanej przez rodziców. Męczącej zabawie można było troszeczkę odpocząć, zjeść, coś wypić. Ażeby dzieci miały co jeść i co pić, czuwali rodzice. Jak widać, grono nauczycielskie bawiło się również doskonale.